Polska Razem Jarosława Gowina trafiła również do Grudziądza. Tak jest. Właśnie dzisiaj na ręce pana Pawła Kowala złożyłem deklarację członkowską do tej partii. Jestem politologiem i bardzo mi się podoba ten program tej partii. Jest to partia, która w swoim programie ma wolność gospodarczą, inicjatywę obywateli. Dlatego wstąpiłem do grona tej partii. Co pana przyciągnęło? W jaki sposób trafił pan do tutaj tych struktur? Przez internet zobaczyłem, że rozwija się taki ruch, a później... To była taka pierwsza decyzja, czy już wcześniej jakieś myśli chodziły zaangażować się w politykę? Bo wśród młodych słyszy się wielokrotnie, że oni polityki nie trawią, że dla nich ta polityka jest obca. Po co? Nie ma takiej potrzeby się angażowania. Strata czasu. Rozumiem, ale ja wychodzę z innego założenia, gdyż chcę dobra dla Polski, chcę, żeby Polska się rozwijała. Czytam gazety polityczne i wiem... No i, politolog, tak? Tak, jestem politologiem. No i chciałbym zmieniać w jakimś obrębie tutaj Grudziądza i całej Polski no po prostu prawo i dlatego uczestniczę w tej partii. A co byś powiedział właśnie tym młodym, tym, którzy twierdzą, że polityka jest niepotrzebna? Już nie mówiąc, abstrahując, do jakiej partii, jakiej zachęci, żeby swój wolny czas poświęcili właśnie takiej idei społecznej? Młody człowiek ma czas na czytanie gazet, na chodzenie do szkoły, to jest obowiązkowe, na pójście na imprezę, także może znaleźć czas na sprawy polityczne, choćby to godzinę w tygodniu. I twoim zdaniem ta polityka nie jest taka czarna, jak to się ją pokazuje, taka wredna? W jakim stopniu jest? W większości partii tak, ale moim zdaniem wszystkie partie nie są zamieszane w czarne układy.